Nie wiem, czy kiedykolwiek opowiadałem wam o mojej miłości do gitary. Na pewno nie w tym gronie. Otóż zakochałem się w gitarze od pierwszego inteligentnego spojrzenia. Gdy miałem 6-7 lat. Do tego stopnia, że moja mamusia uznała, że musi mi tą gitarę kupić. I rzeczywiście kupiła mi gitarę. Przynieśliśmy ją w kartonie do domu i wyglądała w ogóle pięknie, tak jak wszystkie rzeczy pokochane od pierwszego inteligentnego spojrzenia. Mama powiedziała, że rozejrzy się za nauczycielem. A ja byłem bardziej niecierpliwy. I kiedy mama poszła do pracy, zdjąłem to pudło z gitarą z szafy, wyciągnąłem gitarę i postanowiłem ją nastroić. Nigdy nie stroiłem gitary, więc po prostu myślałem, że to jest bardzo proste. Należy po prostu kręcić kołkami do oporu. W ten sposób nastroiłem, właściwie nie nastroiłem, zerwałem jedną strunę. Kręciłem i nie było oporu. To znaczy, potem już było kręcić coraz trudniej. Ale nie było tego momentu, w którym to się zatrzymuje. Więc kręciłem, 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 aż struna pękła. I zamiast gry był płacz. Gitarę spakowałem, włożyłem na szafę i czekaliśmy na nauczyciela. Kiedy już miałem nauczyciela, dowiedziałem się o tym, że jest coś takiego jak stroik. Nauczyłem się stroić, chociaż to nie jest wcale takie proste. Kręci się kołkiem napinającym strunę tak długo, albo tak krótko, niekoniecznie w górę, ale czasem w dół, aż dźwięk, który zapamięta się z kamertonu, pokrywa się z dźwiękiem struny. Precyzyjnie. I tutaj nie ma żadnych punktów takich twardego zatrzymania. Tu jest troszeczkę sztuki i troszeczkę wyczucia. I zapewne wśród was są ludzie, którzy mają słuch absolutny. Ja takiego nie mam, ale w moim subiektywnym odczuciu, strojąc gitarę przez lata, rzeczywiście nauczyłem się wychwytywać właściwy dźwięk. I już chyba potem prawie nigdy struna mi nie pękła. W ten sposób chciałbym nawiązać do mojego rozważania sprzed tygodni. To rozważanie dotyczyło grzesznych interesów. I po tym rozważaniu otrzymałem znowu kilka pytań dotyczących grzechu, więc interes grzechu się kręci, ale postanowiłem powiedzieć coś dzisiaj, przed tym, zanim przejdziemy do tego tematu właściwego. Bóg na wyłączność. Chciałem powiedzieć kilka rzeczy dotyczących grzechu. Otóż nie ma grzechu bez kryterium. Nie ma grzechu bez kryterium. To kryterium robi grzech. Tym kryterium jest prawo. Tak Bóg postanowił zasygnalizować człowiekowi, że coś jest z nim nie w porządku. I ludowi, przez który objawił się całemu światu, Żydom, dał prawo, żeby każdy czytając ten paragraf i mając kryterium, orientował się, że jest grzesznikiem. Gdy przyszedł Jezus, przyniósł nam inne kryterium. Może nie tak precyzyjne, ale równie piękne. Wiarę.
Gdy zbliża się do Boga, on mierzy wszystko wiarą. W czasie tego rozważania o grzesznych interesach powiedziałem, że jego śmierć na krzyżu była nie tylko śmiercią za twoje grzechy, była również twoją śmiercią z Nim. Czy w to uwierzysz? Czy przyjmiesz to wiarą? Przyjmij to wiarą i strój swoje życie właśnie do tej obietnicy. Bo o ile grzech w tym narodzie żydowskim wymagał kryterium prawa, o tyle Jezus przyszedł z obietnicą, opartą na swoim, obiektywnie dokonanym dziele, historycznie odnotowanym dziele. I w oparciu o to dzieło daję tobie obietnicę. Uwierz i dostrajaj swoje życie w wierze do tej obietnicy. I właśnie chciałbym ten temat o grzesznych interesach połączyć dziś z innym, fascynującym tematem dotyczącym Bóg na wyłączność. Co wy na to? Wy na sali i wy przed ekranami. Bóg na wyłączność. Jak ci się podoba wyłączność? Że coś jest tylko dla ciebie i ty jesteś tylko dla kogoś. Bóg na wyłączność. Jak do ciebie przemawia ta wyjątkowość? Jeśli chodzi o mnie, bardzo przemawia. Chyba do Boga też. Zaraz się o tym przekonamy. Ale ja czuję się bardzo bezpiecznie i bardzo dobrze z tą wyłącznością. A Bóg na wyłączność? Pomyśl, czy chciałbyś mieć Boga na wyłączność. Tylko pomyśl. Bóg, którego przedstawia nam Biblia, to Bóg, który stworzył świat. Bóg, który może wszystko. Łatwo się pogodzić z myślą, że to jest Bóg nasz. Ale czy mój? I czy on może być mój na wyłączność? Chciałbyś Boga na wyłączność? Właśnie o tym dzisiaj. Otóż chciałbym przedstawić wam jeden fragment z bardzo wczesnego listu Nowego Przymierza. Z listu Jakuba. Ten list jest tak wczesny, jak list do Galacjan. Został napisany gdzieś tak 18 lat po śmierci Jezusa. Około roku 50. Wówczas, jeśli chodzi o pisma Nowego Przymierza bądź Nowego Testamentu, nie było napisane jeszcze nic. Jakub napisał ten list. I w tym liście, który polecam wam wszystkim do przeczytania cały, bo w nim są naprawdę wielkie perełki wiary, ale w 4 rozdziale, w 5 wersecie Jakub przypomina o czymś. Pisze tak. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi żarliwie? Pragnie on ducha,
któremu dał w nas mieszkanie. Zapowiedzieliśmy ten temat jako temat o miłości. Lecz tu nie ma słowa miłość. Za to są dwa przepotężne słowa. To pierwsze żarliwie. Gdybyśmy zajrzeli do tekstu wyjściowego greckiego, znaleźlibyśmy tam słowo żar, słowo zazdrość. Ta zazdrość, która drży, jeżeli tą twoją jedyną rzecz ktoś jeszcze bierze w swoje łapy. Ta rzecz jest jak źrenica oka. On to trzyma, ale ty drżysz. I to jest to słowo. Bóg z tym drżeniem, tak żarliwie, do granic zazdrości, pragnie. To pragnienie to jest drugie, ciekawe słowo. Bo ono wyraża również tęsknotę. Tęsknotę, która gdy jest w nas, to aż boli. Znacie tą tęsknotę? Gdy za kimś tak tęsknisz, że to aż boli, to jest ta tęsknota. I tak żarliwie Bóg tęskni, pragnie, chce ciebie. Dlaczego? Tu czytamy, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie. To nie Duch Święty. To Duch, który sprawił, że żyjesz. Może jeszcze w Niego nie wierzysz, ale On tak ciebie pragnie, bo On ciebie stworzył i chce ciebie, pragnie ciebie, boleśnie tęskni za tobą. Chce ciebie mieć na wyłączność. Albo czy sądzicie, że na darmo Pismo mówi, żarliwie pragnie on ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Więc tutaj niezależnie od twojej wiary czy niewiary, wiedz, że Bóg tak cię pragnie. Mógłbym powiedzieć, tak cię pożąda. Z bolesną tęsknotą. Dlatego, że dał ci początek i chce ciebie. Może nigdy o tym nie słyszałeś, to dziś to słyszysz. Ale my, zgromadzeni tutaj, powinniśmy to usłyszeć, bo nas przeżera niepewność, niewiara. Czy aby On mnie kocha? Czy On mnie rzeczywiście pragnie? Czy właśnie mnie? Czy na wyłączność? Możesz w to uwierzyć, bądź nie, ale zadam ci dwa pytania. Czy żyjesz? Odpowiedz sobie. Czy przed ekranem, czy na sali żyjesz? Żyjesz? A dlaczego żyjesz? Bo On tchnął w ciebie swoje tchnienie, swój dech życia. On cię ożywił. On ci dał ducha życia. Więc czy cię kocha? Czy cię chce? Czy cię pragnie? Logiczna odpowiedź. Twoja odpowiedź. Jak brzmi? Jak brzmi? Jak brzmi? Tak czy nie? Tak. Zapomnij o jakimkolwiek nie. Zapomnij o nie. Na zawsze. Tak. Być może postanowisz nigdy nie powierzyć Mu życia.
ale to nie zmienia jego pragnienia ciebie. A ty, jeśli powierzyłeś mu życie, nigdy nie wątp w to, że on cię pragnie do granic tęsknoty, bolesnej tęsknoty. Musisz w to uwierzyć. No tak, ale to on ciebie tak pragnie i on ciebie chce na wyłączność. Pojawia się jedno pytanie, które jest dosyć niepokojące. Bo jeżeli on tak wszystkich nas pragnie, to czy ja mogę mieć Boga na wyłączność, czy też muszę się czuć jak kobieta w haremie? On mnie ma na wyłączność, a ja jego? No nie wiem. I to jest poważne pytanie, bo my też tak się czujemy. Tacy najmniejsi. Pastor to taka pierwsza primadonna w haremie. Ale ja taki malutki, taka malutka. Ją będzie brał na noc. Mnie nie. Czy on jest mój na wyłączność? I tu też jest fragment z listu troszeczkę późniejszego. Niedużo późniejszego, lecz troszkę późniejszego. Pierwszego listu do Koryntian, który nazywany jest wielkim listem apostoła Pawła. Wielkim listem apostoła Pawła. I w tym wielkim liście apostoła Pawła znajdujemy niesamowite słowa. 6:19. Oczywiście, gdy ja tak wybieram te wersety, to potraktujcie to jako zachętę do tego, żeby po prostu przeryć te listy, bo one są naprawdę piękne. Wiadomo, że tutaj w ciągu kilkunastu minut nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przerobić. Teraz odwołuję się do listu, który nie tak dawno w całości przerobiliśmy, a jednak jest tam jeszcze jakiś szczególik, który zapewne nie został przez nas omówiony czy też zauważony. W tym 6:19 czytamy tak. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, oraz że już nie należycie do siebie samych? Tu czytamy o Duchu Świętym. Jesteśmy jego przybytkiem. To jest ładne słowo, ten przybytek, bo mówi o tym, że on tam przebywa. To nie jest pusta sprawa. Przybytek. On tam przybył i tam jest. Ta jego cząstka w tobie. On ci ją dał. Ona w tobie jest. I ona ma jedną ciekawą cechę. Ona się w tobie indywidualizuje. Przez tą jego cząstkę w tobie masz go na wyłączność. Masz go na wyłączność. Chciałem to jakoś zobrazować, dlatego przyniosłem tablet. Wielu z was ma tablet. Każdy taki tablet działa w oparciu o system operacyjny. Ten system operacyjny dla danego tabletu jest taki sam. Ale zadam pytanie, czy używając tabletów, może smartfona, kiedykolwiek miałeś poczucie, że ten system jest nie twój? Nawet możesz go spersonalizować.
gdy ja zaglądam czasem dyskretnie, ale z powodu potrzeby jakiejś w cudzy komputer, to widzę, że on jest troszeczkę inny niż mój. Mój jest spersonalizowany. Osobiście nigdy nie czułem, że on nie jest indywidualnie mój. I tak jest z Duchem Świętym. On, przez Niego, Bóg, jest mój. Na wyłączność. W tym tablecie mam też pewien szczególny program, który dzielę z bratem Mateuszem. Tym, który ostatnio nas tutaj raczy takimi pięknymi rozważaniami. On używa tego programu i ja. Mamy te same zasoby. Ale nigdy nie miałem poczucia, że to jest Mateuszowy system. I nie wiem, nie ma go dziś, zapewne on nie miał poczucia, że to jest mój system. On jest nasz, ale jednocześnie każdego z nas na wyłączność. Tak jest z Bogiem. Po co ja w ogóle o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my czujemy się niekochani. Niekochani trwale. Niekochani na śmierć i życie. Bo tutaj właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale i 19 wersecie są też takie słowa. Tutaj Paweł pisze, drogoście kupieni. Drogoście kupieni. Jaka to była cena? Cena życia. On wydał za ciebie swoje życie. A my czujemy się niekochani trwale. Czujemy się niekochani przez Niego na śmierć i życie. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest niewiara. I ta niewiara jest tą gangreną. Nie żadne przykazanie, ale ta niewiara. On dał ci swego ducha. On dał ci Ducha Świętego. On cię pragnie do granic bólu. A my się czujemy niekochani trwale. Co to jest? Więc mówię dziś o tym w kontekście tych grzesznych interesów, dlatego, żebyś dziś opamiętał się z tej niewiary. Opamiętała się z tej niewiary. I przyjęła to, ten fakt potwierdzony przez twoje życie. Bo ile się tu ruszasz, wstaniesz z krzesła i pójdziesz na kawę, to znaczy, że żyjesz, a to znaczy, że On cię pragnie. Już chyba nie potrafię tego wyrazić logiczniej i bardziej przekonywująco. My w to nie wierzymy, a tymczasem to fakt. Trzeba go przyjąć. Trzeba go przyjąć. Chce się go przyjąć i dostrajać do niego swoje życie. Ale jest jeszcze więcej. Ponieważ nie czujemy się kochani trwale, to się boimy. Boimy się. Boimy się, że jeśli tylko zrobimy jakiś ruch, który nie wiemy jaki, ale jakiś, który by mu się nie podobał, no to oczywiście on na to czeka, aby nas teraz zgnieść jak tego karalucha. To nie tak. On cię kocha. On cię kochał zanim swoje życie złożyłeś w Jego ręce.
nie musisz czuć lęku. My czujemy lęk przed wolnością. Przed wolnością. Do czego? Do bycia sobą w Nim. Są systemy teologiczne, które tak ustawiają chwałę Boga, że prawie człowiek nie ma miejsca na własne istnienie. Ale to nie jest sprawa Bożego objawienia. To jest sprawa ludzkich, chorych systemów. Całe szczęście, że one teraz tak jakby z lekka puszczają. Nie bój się wolności. Nie bój się wolności. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lęk. Lęk drży przed karą. Nie bój się. Kochaj. Daj się kochać. Miej go na wyłączność. I trzecia rzecz to właśnie ta, związana z wiarą i obietnicami. Bo o ile prawo domaga się wypełnienia, o tyle obietnica domaga się wiary. I chodzi o to, byś tę obietnicę z grzesznych interesów z 6 rozdziału listu do Rzymian, z pierwszych 2 wersetów i 6, wziął do siebie. Do niej dostrajał życie i rozwijał się. W jakiej atmosferze? W jakiej atmosferze? W atmosferze tego, że On cię chce na wyłączność. I ty go masz na wyłączność. Nie musisz się bać eksperymentować w miłości. Masz Jego po swojej stronie. Więc cała naprzód. Powstańmy do modlitwy.